Do diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue: www.perfectblue.pl. Padaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich, maga serdecznie na kanale Do Diabła z Grammy. My lecimy z najciekawszymi promocjami na Nintendo Eshop. Moi drodzy, starałem się wybierać takie promocje, które trwają dłużej niż 3 dni, więc jeżeli spojrzycie na to, na przykład, nie dwa dni później, to jeszcze będziecie mogli cokolwiek kupić. Nie chciałbym, żeby te promocje po prostu były przydawnione, a w przyszłym tygodniu i tak postaram się dla Was zrobić jeszcze jeden taki odcinek, pod warunkiem, że jakieś ciekawe promki wpadną na Eshop. Lecimy Contra Collection to naprawdę fantastyczna, ko e, fantastyczna kontra, fantastyczna kolekcja kontry, mamy tutaj wszystkie klasyczne kontry od NESa przez SNS do SEGI Mega Drive, naprawdę słuchajcie, dla mnie na przykład taki Hard Corps czy Contra 3, no to są takie tak dobre strzelaniny dwuwymiarowe, że mogą śmiało konkurować z tymi, które wychodzą dzisiaj, pod wielokrotnie, pod wieloma względami je też przewyższając, tak, uwielbiam kontrę, jestem tak zwanym Kontromaniaczkiem. blasfemu to bardzo brutalna, bardzo mroczna Metroidvania, z dość takim, no, mocno creepy i nietypowym głównym bohaterem, tak? Ten Penitent One w tym stoszkowatym hełmie, naprawdę robi robotę. Sama gra jest bardzo mocno obrazoburcza i taka. No, można powiedzieć, że e, uderzająca troszeczkę w obrazy religijne, tak, e, w takim, wiecie, jest kościel, kościelno-wiktoriańskim klimacie. E, tytuł ogólnie rzecz biorąc jest dość trudny, posiada trochę taką sztywną mechanikę skoków, ale ja się bawiłem fantastycznie, zapraszam Was do za mojej recenzji, ponieważ jest ona na kanale. Green Hell to bardzo dobra gra survivalowa, w której lądujemy do, właśnie, lądujemy w niej w zielonym piekle, czyli słuchajcie, znajdujemy się tam w amazońskiej dżungli i możemy zginąć od absolutnie wszystkiego, nawet od wypicia nieprzygotowanej wody. Gra wygląda bardzo ładnie na Nintendo Switch i z tego co się orientuję to ma też język polski. Bramble to gra, która mi się cholernie podoba. Jeszcze nie miałem okazji jej przejść. E, ograłem jak na razie tylko demko na PlayStation, ale czuję, że wezmę właśnie wtedy czy później albo na Nintendo Switch albo właśnie na Play'a ten tytuł, ponieważ słuchajcie gra się w to jak w takie Little Nightmares tylko utrzymane w klimacie takiej nordyckiej raczej chyba nordyckiej mitologii, jeżeli dobrze ja to, ja to odebrałem. Tytuł wydaje się być taki mroczny, brutalny i z magicznym klimatem. Na bank będę chciał go wziąć w pudełku, ale jeszcze nie teraz. Castlevania Collection to tak samo jak Contra Collection, czyli tutaj mamy zestawienie Castlevania od Nesa przez SNS-a do moi drodzy, Segi Mega Drive, tak? I są to też naprawdę fantastyczne gry. Myślę że mówiąc, nawet w te pierwsze trzy Castlevania do dzisiaj gra bardzo dobrze. Uwielbiam. Może nie tak bardzo kontre, ale naprawdę Castlevania jest też jedną z takich moich the best retro gierek ever. Crypt of the Necrodancer, czyli tutaj taki kultowy już dla wielu, to jest chyba roguelike, nie? Tak. E roguelike muzyczny, w którym będziemy skikać po dungeonach w rytm muzyki i ubijać w ten sposób stwory. No ja osobiście nie grałem, ale... Grałem w kolejny tytuł, słuchajcie, który nazywa się Guidance of Hyrule i jest na takich samych zasadach, tylko jest utrzymany w świecie Legend of Zelda i będziemy tutaj skakać do utworów właśnie znanych z Legend of Zelda. Bardzo przyjemna gra, słuchajcie, fajny indyk. Eee, to chyba roguelike taki, nie? No właśnie tak się, kurczę, no nie, nie wiem, jak gatunek tej gry określić. Muzyczny roguelike. No mi się ogólnie rzecz biorąc podoba, chociaż nic nie skończyłem. My Time at Portia Deluxe Edition to bardzo dobry farming simulator z mega rozbudowanymi mechanikami, słuchajcie. Eee, Rozbudowy naszego tutaj, że tak powiem, małego Farmerskiego Imperium, plus z zaimplementowaną walką, która jest dosyć przyjemna, dużo bardziej na pewno przyjemna niż Stardew Valley, chociaż rzeczywiście sam tytuł jest moim zdaniem gorszy niż Stardew Valley, choć ma grafikę No. Trochę się zakręciłem, słuchajcie, tak czy inaczej? My Time at Porsche Deluxe Edition za 31,25 to bardzo dobry wybór. Moving Out to tytuł, który jest taką grą co-opową, wiecie, kroju tam powiedzmy tych overcookedów i tak dalej, w której będziemy mieli małą drużynę. Izometryczny, izometryczny widok, i będziemy musieli wykonywać pewne czynności. No tutaj akurat padło, że jesteśmy firmą przeprowadzkową i musimy wynosić rzeczy właśnie z chałupy na naszego na pakę naszego busika, tak, albo na przykład wnosić z buźka do, mie do mieszkania. Bardzo fajna gra, ponieważ to nasze ludki mają taką fajną fizykę, te rzeczy z rąk mogą nam wypadać. Gra się to przyjemnie, szczególnie w kilka osób. Ja się bawiłem na przykład dobrze. Dragon's Dogma to mroczny action RPG od Capcomu z bardzo ładną, jak na Nintendo Switch, grafiką, świetnym systemem walki i takim, że tak powiem, dark fantasy klimatem. Aczkolwiek mam tą grę, nie skończyłem jej nigdy, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Fidgetment, to tytuł, który wielokrotnie mi polecaliście w komentarzach. Wygląda na bardzo ciekawą grę indie, której, w której za pomocą muzyki chyba coś będziemy walczyć, tak? Tak czy inaczej, brzmi i wygląda to świetnie. Za 11 złotych bardzo możliwe, że się na to skupię. E, na, to, na to skupię, na to skuszę. Paratopik i Fatum Batula są w jednej, słuchajcie, kompilacji. Obie gry macie zesensowane na moim kanale. Bardzo taka trudna, kwasowa podróż w umysł jakiegoś wariata. Paratopik to gra, która. Ach, cholera. No, perspektywa pierwszej osoby, słuchajcie, mogę to nazwać takim thrillero horrorem Fatium Batula to jest już totalny odjazd grafika jak z pierwszego Bardzo nieoczywiste postaci, nieoczywiste sytuacje, i to wszystko jest poddane takim niepokojącym rocznym sosem. Star Wars Heritage Pack za 151,40 zł, 40 groszy słuchajcie, to zostawienie tych wszystkich chyba klasycznych gier z serii Star Wars. Ja nie jestem fanem, ale gdybym był i bym ich nie miał, to bym taki właśnie pakiet pewnie chciał kupić. Ark Survival Evolved moi mojej drodze to tytuł, który e, przeszedł chyba jedną z największych przemian, jeżeli chodzi o pacze na Nintendo Switch. Mianowicie. Gra w momencie, w którym się ukazała, była uważana za jeden z najgorszych portów na Nintendo Switch, za jedną z najgorszych gier właśnie na tej konsole. No a w tym momencie już podobno chodzi dobrze i można też się w niej dobrze bawić, tak? Jest to gra survivalowa, w którą nie wiem, czy można grać online, czy nie. Powiedzcie mi, w ogóle są to coś Ark? Dajcie mi znać w komentarzu. Children of Morta, czyli wielokrotnie chwalony przeze mnie tutaj i rekomendowany Wam, Indyk, który jest takim ala, powiedzmy Diablo, RPG-iem, slasherem, w którym chcemy się w rodzinę, która od lat walczy ze złem. Piękna grafika, fajna Fabuła i bardzo ładna muzyka. Worms Rumble Deluxe na 1780 to kolejna edycja Wormsów. Słuchajcie, możemy grać na przykład w cztery osoby i spuszczać swoim robaczkom nawzajem w pierdziel. Fajna gra. Ja tę Wormsy lubię już jeszcze od czasów pierwszego PlayStation. Narita Boy to gra, którą wymina Maxa. cały czas polecacie w komentarzach. Jeszcze w nią nie grałem, podobno ma fantastyczny klimat lat 80. Ale ja totalnie dalej nie kumam o co chodzi w jej gameplayu. To może mi powiecie. Można ją kupić za dwie dyszki, ale ja bym chyba chciał mieć to jednak w pudełku. No More Heroes i No More Heroes 2 oddzielnie oczywiście za 39,50 od sztuki. Moi drodzy, są to gry, w, którym w których wcielamy się w Travis'a, który ma ambicję zostać najlepszym tutaj płatnym mordercą w tym growym wszechświecie, tak? I żeby to zrobić, no to będzie musiał wycinać kolejnych najlepszych morderców, żeby nikt poza nim nie został na podium. Podobno naprawdę bardzo fajny i taki pokrzywiony, że tak powiem, trochę tytuł. E, nigdy w niego nie grałem, chciałbym mieć to w pudełku raczej, tak myślę. Ale ogólnie jest bardzo, bardzo, e, ma w ma bardzo dużą bazę tanów, tak? No More Heroes. The Takeover to mocno chwalony, przeze mnie chodzony beat'em słuchajcie, z bardzo ładną grafiką, świetnym systemem walki, ale cholernie trudnym ostatnim poziomem, który jest tak trudny, że dostawałem szału, ale grę skończyłem i bawiłem się świetnie. Trzy postaci, jeden jak, który gość, który wygląda jak młodszy brat głównego bohatera ze Seeds of Rage, wielki koks z tym, z, Boże, chyba z karabinem na plerach i z czerwonym beretem, no i babeczka, nie? E, kolejny tytuł to Enderly jest za 63,25 taka mroczna metroidwania, w której będziemy sterowali dziewczę dziewczęciem, które będzie miało jakieś tam duchy, które będą ją bronić, nie? Wygląda to naprawdę fajnie. Klimat ma, ma interesujący i jest to tytuł, którym prędzej czy później na bank będę chciał się zainteresować, moi drodzy. Kolejna gra to Bloodstained Curse of the Moon za 20 zł i Blood Curse of the Moon 2 e, za 30 zł, moi drodzy. Są to dwie gry, które są utrzymane w takim e, Duchu klasycznych Castlevanii, tak? Są też chyba bodajże stworzone przez gościa, który zrobił Castlevania Symphony of the Night, jeżeli dobrze pamiętam. No jest są to bardzo grywalne, słuchajcie, tytuły tak dla fanów właśnie pixel artu i oldschoolowego gameplayu. Te gry, słuchajcie, ja planuję sobie kupić, bo nie wiem czy to już wyszło, czy jeszcze nie, ale ma być takie wydanie zbiorcze, nie? W sensie dwie części mają być na jednym cartridge'u i wtedy na pewno zrobię dla Was jakąś recenzję. E G, g, tutaj na czym? Aha, bardzo przepraszam, nie mogłem sam siebie rozczytać. E, Story of Seasons Friends of the Mineral, Mineral Town za 80 zł to jeden z moich ulubionych farming simów. I szczerze mówiąc, to mój drugi ulubiony farming sim zaraz po e, Stardew Valley. Słuchajcie, gra jest takim remasterem e, Harvest Moon, chyba Back to Nature. Nie, nie Back to Nature. Mm, chyba. Coś tam też o w Mineral Town, nie? Bo ja grałem w tym psx i wyszło to absolutnie fantastycznie. Słuchajcie, otrzymujemy od naszego tam dwójka dziadka z farmę w spadku, no i musimy ją doprowadzić do e, takiej, wiecie, absolutnie fantastycznej działalności. Gra wciąga jak diabli, ma piękną grafikę i gra się w nią cudownie. Aż mam ochotę w nią zagrać jeszcze raz. Bardzo, bardzo lubię, słuchajcie, te of Seasons chyba nawet najbardziej. To the Moon za 33,60 to gra, która zdobyła całą masę nagród. Podobno jest ekstremalnym wyciskaczem łez, ale ja w nią nigdy nie grałem, ale pewnego dnia na pewno będę chciał zagrać. Jednak nie mam ostatnio totalnie klimatu na takie właśnie depresyjne moi drodzy klimaty. Nie mam klimatu na depresyjne klimaty. No, musicie mi wybaczyć, nagrywam, to jest mega późno w nocy. Ok, Sword of the Vagrant. To tytuł, który wygląda jak. E, trochę jak Dragon's Crown, taki biedniejszy Dragon's Crown, powiedzmy. Ale jest podobno bardzo właśnie takim grywalnym, chodzonym. Bija tylko action rpg z główną bohaterką, z wielkimi oczami i z mieczem i to jest ponoć naprawdę super tytuł i ja wiem, że ten tytuł będę miał w pudełku pewnego dnia, bo e, idzie do mnie podobno już generalnie, więc na pewno zobaczcie jego recenzję. Beyond a Steel Sky to tytuł, który jest mi kompletnie nieznany, ale zdobył naprawdę wysokie oceny w recenzjach i też gracze sobie go chwalili. To jest podobno jakaś przygodówka w takim futurystycznym świecie. Wygląda to dość ładnie. Tak uważam, przynajmniej po zwiastunach. Ocean Horn 2 to gra, która którą ja bym sobie się porównał na przykład do Zelda Skyward Sword, czyli taki wiecie, przygodóweczka, w której będziemy chlastali potworki, otrzy, otwierali skrzynki, wypełniali questy oraz walczyli ze złem. W bardzo ładnej grafice, słuchajcie, tytuł jest taką wiecie, kalką Zeldy, ale... Udaną. Unmetal to tytuł, na który ja cały czas liczę, że on się ukaże w pudełku, że mógł go kupić, jeżeli nie to pewnie się w końcu skuszę na edycję, e, że tak powiemy, tą cyfrową. Jest to gra, która jest takim e, Żartem z y, właśnie gear stealth, takich jak na przykład Metal y, Gear, jak y, z różnych filmów, kina akcji i tak dalej, i tak dalej, się w Komandosa i będziemy musieli, słuchajcie, za pomocą dobrego humoru oraz zrobię sobie jaj z przeciwników, pokonywać kolejne ich tutaj, wiecie, fale wrogów, infiltrować ich bazy i być Turbo Mega hiper Komandosem, brzmi świetnie. Evil Tonight za 51 zł, to gra, która, szczerze mówiąc, interesuje mnie, jak na nią patrzę, wygląda to jak taki Indie Survival horror z cibi dziewczynkami utrzymanym w gotyckim klimacie. I patrzyłem też, że ma całkiem niezłe oceny, tak więc myślę, że tutaj gracze mogą być zadowoleni. Kolejny tytuł to Wildcat Gun Machine za 16,25. Gra, która miała być mega konkurencją dla Hades. Ma też dość podobny gameplay. No, taką się nie, nie ten, że tak powiem, nie, oka, nie okazała, ale jeżeli podobał Wam się Hades, to teraz jest super okazja, żeby zagrać sobie w taką jego biedniejszą wersję. No bo jest to za 1625. I moi drodzy na samym końcu gra Raging Loop, którą kiedyś widziałem na półce w sklepie Perfect Blue, może by ją kupić, nie zrobiłem tego, do dzisiaj żałuję. Teraz już nie można. Eee, I jest to słuchajcie, horror visual novel, w którym trafiamy do wioski. Wirkołaków. Muszę to koniecznie przejść, ale na razie nie będę miał takiej okazji. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z Grami. Zostawcie coś po sobie w komentarzu. wejdźcie na mój patronite, wpadajcie na grupę do Diabła z Grami, mamy już teraz czat, oraz nasz Discord. No i co, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Na razie, cześć i czołem kluski z Rosołem. Hej!